Były to ostatnie dni przed naszym wielkim dniem, dniem naszego ślubu. Mieszkałem u mojego najlepszego przyjaciela Marcina, który równocześnie pełnił rolę mojego drużby. To był czas pełen mieszanych uczuć, od ekscytacji do zdenerwowania. W końcu to był jeden z najważniejszych dni w moim życiu. Codziennie rano, gdy słońce ledwo wschodziło, budziłem się pełen energii i chęci do działania. Wraz z Marcinem spędzaliśmy czas na przygotowaniach, sprawdzając, czy wszystko jest gotowe na nasz wielki dzień. Razem sprawdzaliśmy listę zaproszonych gości, organizowaliśmy ostatnie detale dekoracji, a nawet degustowaliśmy potrawy, które będą podawane na naszym weselu. Wieczorami, gdy w domu panował spokój, siadaliśmy na werandzie i delektowaliśmy się ciszą i blaskiem gwiazd. Marcin był zawsze spokojnym towarzyszem, emanującym pewnością siebie. Jego obecność dawała mi poczucie bezpieczeństwa i przekonywała mnie, że wszystko będzie w porządku. 3 dni przed ślubem Marcin umówił się na spotkanie z Roxana, moją przyszłą żoną. To był wieczór panieński, który miał być dla Roxany czasem relaksu i zabawy przed tym ważnym dniem. Byłem wdzięczny Marcinowi, że podjął się tej odpowiedzialnej roli, dając mi pewność, że Roxana jest w dobrych rękach. Marcin i Roxana znali się od dawna. Spotkali się jeszcze przed naszym poznaniem, gdy byli studentami na tej samej uczelni. Przez lata stworzyli silne więzi przyjaźni oparte na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu. Wiedziałem, że Marcin był dla Roxany jak starszy brat, zawsze gotowy do pomocy i wsparcia. Podczas wieczoru panieńskiego Marcin zaplanował wiele atrakcji, które miały dostarczyć Roxaną pozytywnych emocji i zapewnić jej niezapomniane wspomnienia. Zajęli się organizacją różnych gier i zabaw, aby sprawić, że wieczór będzie pełen radości i śmiechu. Marcin był mistrzem w tworzeniu niesamowitej atmosfery i potrafił rozbawić każdego. Roxana i jej przyjaciółki cieszyły się ze wspólnego czasu i zapominały o stresie związanym z nadchodzącym ślubem. To był dla nich czas, w którym mogły się odprężyć i cieszyć obecnością siebie nawzajem. Wszystko to miało na celu stworzenie dla Roxany pięknych wspomnień z ostatnich dni życia jako singielki. Tamtej nocy, kiedy wychodziłem na spacer, moje myśli były skupione na ślubie i przyszłym życiu z Roxaną. Przemierzałem spokojne uliczki, oddychając świeżym powietrzem i delektując się ciszą miasta. Nie spodziewałem się, że to, co zobaczę, całkowicie wstrząśnie moim światem. Kiedy przeszedłem obok małego parku, dostrzegłem cień na murze. Moja ciekawość skłoniła mnie do zatrzymania się i przyjrzenia się bliżej. Nie mogłem uwierzyć własnym oczom, Roxana i Marcin całowali się namiętnie. To, co zobaczyłem, było jak błyskawica uderzająca w moje serce. Poczucie szoku i zdrady ogarnęło mnie natychmiast. Zostałem bezradny, a moje nogi niemal się ugięły pod mną. Czułem, jak emocje wzbierają we mnie gniew, złość, smutek. Nie potrafiłem uwierzyć, że to się dzieje naprawdę. Moje zaufanie do Roxany i Marcina zostało złamane w jednej chwili. Wolałem ukryć się w ciemności, nie chcąc naruszać ich intymności. Uciekłem z parku, czując, jak moje serce rozrywa się na kawałki. Byłem tak zdezorientowany, że nie wiedziałem, co mam zrobić. To zdradzenie burzyło cały mój świat, a ja czułem się bezsilny i oszukany. Zdjęty z równowagi, trzymałem w dłoniach zwiędły bukiet kwiatów ślubnych. Byłem zszokowany i kompletnie zdezorientowany. Moje myśli były jak burza, której nie mogłem opanować. Wszystko, co było dla mnie pewne, nagle runęło w grazi. Siadłem na ławce w parku, próbując uspokoić trzęsące się ręce. Emocje rozdzierały mnie w środku. Wściekłość, smutek i zdrada wypełniały moje serce. Nie mogłem uwierzyć, że moja narzeczona i mój najlepszy przyjaciel zdradzili mnie w taki sposób. Przez chwilę czułem się zupełnie bezradny. W głębi duszy pragnąłem wykrzyczeć swoje rozczarowanie i ból. Pytanie, dlaczego, nieustannie powracało. Dlaczego Roxana i Marcin postąpili tak okrutnie? Czy to była tylko chwila słabości, czy coś więcej? Decydowałem się skonfrontować Roxana i Marcina. Musiałem usłyszeć ich wyjaśnienia, choć gniew i złość parali mi gardło. Wiedziałem, że muszę porozmawiać z nimi, aby zrozumieć, jak mogli mnie tak zranić. Z trudem podniosłem się z ławki i kierowałem się w stronę domu Marcina,
wiedząc, że tam ich odnajdę. Droga wydawała mi się dłuższa niż zwykle, a mój krok był ociężały. Przez całą drogę próbowałem znaleźć w sobie choć odrobinę spokoju, aby móc rozmawiać z nimi z opanowanym umysłem. Kiedy dotarłem na miejsce, serce biło mi mocno w piersi. Byłem gotów stawić czoła tej bolesnej konfrontacji. Otworzyłem drzwi i weszłem do domu, gdzie wiedziałem, że znajdę Roxanę i Marcina. Spotkałem ich w salonie. Ich miny były pełne zdziwienia, a powietrze było napięte. Bez słowa spojrzeli na mnie, a ja na chwilę wstrzymałem oddech, próbując opanować emocje. Wpatrywałem się w ich oczy, próbując odczytać w nich prawdę. Wreszcie, po długiej chwili ciszy, Marcin zaczął tłumaczyć. Opowiadał o chwilowej słabości, o błędzie, który popełnił. Mówił, że to wszystko było tylko chwilą zapomnienia, która nigdy nie powinna się zdarzyć. Roxana również zabrała głos, próbując znaleźć odpowiednie słowa. Twierdziła, że była zdezorientowana i znalazła się w trudnej sytuacji. Próbowała tłumaczyć, że wszystko to było tylko przelotnym zauroczeniem, które nie miało znaczenia w porównaniu do miłości, jaką darzy mnie. Słuchałem ich wyjaśnień z mieszanką gniewu, smutku i rozczarowania. Czułem, że moje zaufanie zostało złamane i nie wiedziałem, czy będę w stanie je odzyskać. Pytania cisnęły mi się na usta, ale wewnętrzny chaos uniemożliwiał mi mówienie. Po wysłuchaniu ich wyjaśnień odeszedłem od nich. Potrzebowałem czasu dla siebie, aby przemyśleć to wszystko. Wydawało się, że moje serce jest rozdarte na kawałki, a umysł pełen pytań. Przemierzałem ulice miasta, skrywając w sobie olbrzymie emocje. Zatrzymałem się przy rzece, stojąc na brzegu i patrząc na spokojną taflę wody. Zastanawiałem się nad naszym związkiem, nad wszystkimi wspomnieniami, które mieliśmy razem. Czy warto zniszczyć to wszystko przez jedno złamane zaufanie? Czy jestem w stanie wybaczyć i odbudować to, co zostało zniszczone? Potrzebowałem wsparcia, potrzebowałem porozmawiać z kimś, kto mnie zrozumie. Zadzwoniłem do mojej siostry, Emilii, która była moją najbliższą przyjaciółką. Opowiedziałem jej o całej sytuacji, o zdradzie Roxany i Marcina. Emilia była cierpliwym słuchaczem i udzielała mi wsparcia. Starała się zrozumieć moje uczucia i pomóc mi znaleźć właściwe rozwiązanie. Poradziła mi, abym poszedł za głosem serca, aby podjąć decyzję, która byłaby dla mnie najlepsza. Jej słowa dawały mi otuchę. Wiedziałem, że muszę się zastanowić nad tym, co dla mnie jest najważniejsze i jaką przyszłość chcę zbudować. Nocami nie mogłem zasnąć. Moje myśli były niespokojne, a emocje wciąż mnie ogarniały. Zmagając się z wewnętrznymi demonami, próbowałem znaleźć odpowiedzi na nurtujące mnie pytania. Czy jestem w stanie wybaczyć Roxanie? Czy mogę odbudować nasze zaufanie? Czy jest szansa na odnowienie naszego związku? Te pytania powtarzały się w mojej głowie, jak wciąż odtwarzany refren. Przysięgłem sobie, że muszę znaleźć w sobie siłę, aby podjąć decyzję. Nie mogłem pozostać w martwym punkcie, musiałem podjąć działanie. Zdecydowałem się spotkać z Roxaną i Marcinem, aby wyjaśnić swoje uczucia i podjąć ostateczną decyzję. Spotkałem się z Roxaną i Marcinem w kawiarni, która była dla nas miejscem, gdzie spędzaliśmy wiele chwil razem. Czułem, że to jest ostatnia rozmowa, która przesądzi o przyszłości naszego związku. Patrzyłem na nich, widząc ślady bólu i żalu w ich oczach. Czułem, że sam też jestem zraniony, ale musiałem być silny. Przemówiłem z głosem pełnym bólu i rozczarowania, wyrażając swoje uczucia i obawy. Powiedziałem, że mimo wielkich ran, które zostawiło to zdradzenie, nie jestem w stanie wybaczyć imienia, mój zaufany fundament został zniszczony i nie potrafię sobie wyobrazić kontynuowania naszego związku. Roxana i Marcin słuchali mnie uważnie. Widziałem, jak próbują znaleźć słowa, jak zmazać popełniony błąd. Ale moje serce było zbyt zranione, by dać im kolejną szansę. Byłem przekonany, że nasza miłość nie jest już w stanie się odbudować. Po mojej decyzji nastąpiła cisza. Wiedziałem, że to rozstanie będzie bolesne, że będę musiał zmierzyć się z samotnością i rozpocząć od nowa. Ale musiałem podjąć tę decyzję dla własnego dobra.
Roxana i Marcin próbowali przeprosić, ale wiedzieli, że nie ma słów, które mogłyby naprawić to, co zniszczyli. Odchodziliśmy od siebie, a ich łzy przypominały mi, jak bardzo się zmieniło. Opuszczając kawiarnię, czułem, że zamykam pewien rozdział mojego życia. Byłem smutny, ale jednocześnie poczułem ulgę. Wiedziałem, że muszę zacząć goić rany i szukać nowego sensu w swoim życiu. Po rozstaniu z Roxana i Marcinem zacząłem odbudowywać swoje życie od nowa. Było to trudne, ale stopniowo odkrywałem nowe pasje, nowych przyjaciół i nowe cele. Skupiłem się na swojej pracy, zaczynając angażować się w projekty, które przynosiły mi satysfakcję i spełnienie. Szukałem wsparcia w bliskich przyjaciołach i rodzinie, którzy zawsze byli dla mnie tam, gdzie ich potrzebowałem. Przemierzałem trudne emocjonalne drogi, ale wraz z upływem czasu zacząłem powoli goić swoje rany. Nabrałem siły, aby spojrzeć w przyszłość z nadzieją i otwartością. Było to trudne rozstanie, ale nauczyło mnie, że czasem musimy dokonać trudnych wyborów w imię naszego własnego szczęścia i zdrowia emocjonalnego. Teraz koncentrowałem się na samorozwoju i pozwalałem sobie na otwarcie nowych drzwi, które prowadziły do nowych możliwości. Zakończyłem jeden rozdział swojego życia, ale wiedziałem, że przed nami jest jeszcze wiele nieodkrytych historii i możliwości. Byłem gotowy na nowy początek, na odbudowę siebie i na znalezienie prawdziwej miłości, która nie zdradzi zaufania.